Dobry wieczór, drodzy. 19 wybiła, jesteśmy. Zaczynamy kolejny warsztat online z cyklu Lecimy z Pomocą. Dzisiaj na spotkanie zaprasza Was dr Izabela Grzyb, psycholożka współpracująca z Kliniką Macierzyństwo, która opowie Wam o tym, jak dobrze być razem w czasie przedłużających się starań o powiększenie rodziny. Jak się do siebie zbliżać, a nie od siebie oddalać. Pani doktor, zapraszamy. Łączymy się. Widzimy się. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Panią. Zostawiam Panią z słuchaczami. Życzę wszystkim miłego wieczoru z bucianem. Przypominam, jesteśmy na żywo. Zadawajcie pytania, dzielcie się z nami swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Czekamy na nie bardzo. Nazywam się Izabela Grzyb, dziękuję za przedstawienie. Jestem psychologiem związanym od ponad 10 lat z krakowską kliniką Macierzyństwo, którą tutaj reprezentuję. Serdecznie dziękuję naszemu Bocianowi za zaproszenie do udziału w tym projekcie. Państwu dziękuję za zaproszenie mnie dzisiaj do swoich domów. Spotykamy się w takiej specyficznej okoliczności. Jesteśmy w dobie pandemii, izolacji. To bardzo trudne warunki dla nas wszystkich, a myślę, że dla osób, które starają się o dziecko, to również trudny czas z tego powodu, że to kolejny miesiąc, kiedy zostają wstrzymane procedury, ponieważ wiem, że w większości klinik nie podejmowane są nowe procedury, tak więc zwłaszcza kobiety mogą mieć takie poczucie, że mija kolejny miesiąc, że ten tykający zegar gdzieś tam mocno brzęczy. Przewracamy kartkę z marcem, z kwietniem, nie wiadomo kiedy to się skończy i rzeczywiście może to być bardzo trudny czas dla Państwa, czas frustracji. Natomiast myślę sobie, że aby on nie był tak do końca zmarnowany, żebyście nie byli Państwo w takim poczuciu tylko i wyłącznie straty i jakiejś frustracji, to być może warto byłoby ten czas wykorzystać na to, aby zadbać o swoją emocjonalność, ponieważ jest ona naprawdę bardzo ważna w kontekście leczenia niepłodności również. Oczywiście każdy z Państwa jest absolutnie ekspertem od swoich stanów emocjonalnych i nawet nie miałabym śmiałości mówić, co Państwo możecie czuć, ale czasami usłyszenie tego, co jest typowe, specjalnie unikam określenia normalne, bo to już wartościujące, ale to, co jest typowe, może pomóc, ponieważ zobaczycie Państwo, że w swoich emocjach nie jesteście sami, nie jesteście jakoś inni. Poza tym usłyszenie tego może pomóc w zidentyfikowaniu, rozpoznaniu swoich stanów emocjonalnych, czy też lepszym zrozumieniu partnerki, partnera. Tak więc zachęcam Państwa do refleksji i być może ten dzisiejszy nasz warsztat jakoś Państwa do tego pobudzi. O tą emocjonalność warto jest dbać chociażby z tego powodu, że nie wiem, czy Państwo mieliście świadomość, ale około 30% par, czyli w mojej ocenie bardzo dużo, przedwcześnie rezygnuje z kontynuacji leczenia niepłodności właśnie z powodów emocjonalnych. Czym jest niepłodność? Możemy ją rozpatrywać w bardzo wielu kategoriach. Niepłodność, ja lubię takie określenie niezamierzona bezdzietność, ponieważ ono bardzo obrazowo pokazuje, z czym Państwo tak naprawdę się zmagacie. I ta niezamierzona bezdzietność jest na pewno gigantycznym stresem. Mówimy tutaj o stresie chronicznym, przewlekłym. Co ważne, osoby leczące się z powodu niepłodności doświadczają stresu, tego poziomu stresu porównywalnego do osób, które zmagają się z chorobą nowotworową czy z chorobą niedokrwienną serca, więc ten poziom jest rzeczywiście potężny. Możemy też myśleć o niepłodności w kategoriach żałoby i utraty. Tutaj poprosiłabym o slajd, moje wsparcie techniczne z Bociana. Tak, dlaczego mówimy o żałobie? Bo w psychologicznym rozumieniu żałoba to nie jest tylko proces związany z utratą, ze śmiercią osoby. Mówimy tutaj również w przypadku utraty planów, marzeń, pragnień, a więc to, co Państwo faktycznie utraciliście w momencie, kiedy okazało się, że nie macie szansy na takie bezproblemowe, spontaniczne zajście w ciążę i powiększenie rodziny w sposób taki, o jakim prawdopodobnie marzyliście.
Jest pięć typowych faz przechodzenia żałoby. Pierwsza to jest szok i niedowierzanie. I chociaż trafiając do lekarza, tak naprawdę prawdopodobnie Państwo podejrzewaliście, że coś może być nie tak, że zbyt długo trwało to staranie, ale wszyscy mamy takie mechanizmy, że staramy się chronić przed tymi najgorszymi informacjami. Tak więc nawet w sytuacji takiej, kiedy podejrzewaliście Państwo, że może być jakaś nieprawidłowość, zawsze ta diagnoza wiąże się z większym, mniejszym, ale jednak szokiem i niedowierzaniem. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotyka? Później mamy kolejną fazę związaną ze złością i z wszelkimi negatywnymi emocjami. To może być złość na siebie samego, może być poczucie winy, może być złość na partnera, na lekarza, na Pana Boga, jeśli się w Niego wierzy. Więc to jest ten etap, kiedy pojawia się bardzo dużo negatywnych emocji. Potem mamy targowanie się, czy też negocjacje, moment, w którym staramy się myśleć, że jeśli będę dobrą pacjentką, jeśli będę stosować się do zaleceń, to się na pewno uda. No i co w sytuacji, kiedy się nie udaje? Wtedy wpadamy w kolejny etap żałoby, czyli depresję. Nie rozumiemy tutaj oczywiście depresji w ujęciu klinicznym, tylko bardziej myślimy o tym w kategoriach wszelkich stanów związanych z poczuciem smutku, obniżenia nastroju, poczuciem beznadziejności, poczuciem bezradności, jakąś taką utratą kontroli nad swoim życiem. I to jest stan, który może trwać bardzo długo. Nie mamy tak naprawdę żadnych norm, ile ta żałoba, ile ta depresja w żałobie może trwać. Co więcej, nie wszyscy wychodzą na ten piąty poziom, który związany jest z akceptacją, a więc adaptacją do sytuacji. I nie mówimy tutaj oczywiście o okoliczności takiej, że rezygnujemy z leczenia, że się poddajemy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że w akceptacji zaczynamy się dopasowywać do okoliczności i funkcjonować z tą diagnozą, która jest i z tym problemem, który nas dotyka. Dzisiaj zaproponowałam taki temat warsztatu ona, on i ono. Właściwie to ono, które się nie pojawia i ono, które na razie się nie rodzi. Niepłodność możemy rozważać w kontekście psychologicznym chociażby z perspektywy indywidualnej, a więc zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Możemy również rozpatrywać jako problem pary. W pierwszej kolejności chciałam Państwu powiedzieć trochę o tym, co czują standardowo kobiety i mężczyźni, jakie są różnice, jakie podobieństwa w tym przeżywaniu niepłodności, a później o tym, co niepłodność, w głowie mówiąc, robi parze, małżeństwu i diadzie. I oczywiście niepłodność jest kryzysem, z którym często, właściwie takim kryzysem, który jest pierwszym poważnym w dorosłym życiu ludzi, a więc nie może on obyć się bez takich konsekwencji emocjonalnych. Dzisiaj trochę więcej, być może będziecie też Państwo mieli takie poczucie, powiem o kobietach niż o mężczyznach. Wynika to z tego, że mamy zdecydowanie więcej badań nad emocjonalnością kobiet i też z mojego doświadczenia wynika to, że do gabinetu trafiają, no do gabinetu psychologa oczywiście, trafiają albo pary, albo kobiety, rzadko, naprawdę rzadko trafiają mężczyźni, a jeśli to w sytuacjach takich, kiedy związane jest to najczęściej z dawstwem nasienia. Z czego to się bierze? Zastanawiałam się wielokrotnie, no pewnie trochę pokutuje taki wzorzec mężczyzny, którym jest twardy, nie koncentruje się na swoich uczuciach i być może to jest po części to. Czasami i wydaje mi się, że najczęściej mężczyźni stają się takimi opiekunami swoich kobiet, to oni są głównym wsparciem, oparciem i to oni dają to ramię, na którym kobieta może się wypłakiwać. I trochę mam wrażenie, że brakuje przestrzeni do tego, żeby mężczyzna miał szansę zastanowić się nad tym, co on czuje i jak właściwie jemu jest w tej całej sytuacji. I trzeci wzorzec mężczyzny, który myślę najrzadziej się pojawia, ale jednak, to mężczyzna, który jest trochę towarzyszem tego leczenia. Nie do końca czuje się jako pacjent, tylko bardziej jako osoba towarzysząca. Siłą rzeczy więcej procedur medycznych dotyczy kobiety i niektórzy mężczyźni
czasami mogą mieć tendencję do wycofywania się z tego i mniej siebie traktować jako pacjenta. To, z czym Państwo najczęściej się jakoś mierzycie, to jest obniżenie poczucia własnej wartości. I dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Mężczyzn trochę w innym zakresie, o czym powiem za chwilę. Obniżenie poczucia własnej wartości. W przypadku kobiet mówimy tutaj o poczuciu, no niestety, bardzo często niepełnowartościowości, jakiegoś wybrakowania. Kobiety im bardziej są skoncentrowane na realizacji roli macierzyńskiej i to jest wyznacznikiem takiego ich poczucia własnej wartości, tym będą trudniej radziły sobie z problemem niepłodności. Im bardziej kobieta jest też z takiego tradycyjnego środowiska, gdzie wartość kobiety ocenia się poprzez to, czy i ile urodziła dzieci. I im bardziej się z tym środowiskiem identyfikuje, tym trudniejsza będzie ta akceptacja niepłodności. W przypadku mężczyzn również dochodzi do obniżenia poczucia własnej wartości, ale nie tyle w pojęciu atrakcyjności społecznej, tak jak u kobiet i nie do końca związanej z rolą społeczną, ale bardziej z rolą biologiczną i najbardziej dotyka to poczucie, obniżenie poczucia własnej wartości mężczyzn, którzy borykają się z właściwie par, gdzie mężczyźni borykają się z niepłodnością męską. I mężczyźni przede wszystkim w kontekście seksualnym jakoś czują dosyć głęboko obniżenie poczucia własnej wartości. To, o czym często Państwo mówicie i to, co często spotyka osoby leczące się z powodu niepłodności, to izolacja. I izolacja przeżywana w kontekście społecznym, gdzie no wiadomo, w wieku reprodukcyjnym tak się dzieje, że wykrusza się to towarzystwo bezdzietne i najpierw siostry, kuzynki, koleżanki, współpracownice, sąsiadki zachodzą kolejno w ciążę i to może być bardzo trudne, bo para może mieć taką tendencję do izolowania się w swoim gronie, jakby troszeczkę wyłączając się z życia towarzyskiego i z tego, co też sprawiało przyjemność i frajdę. Jeśli para podejmuje takie jednak spotkania towarzyskie z tymi dzietnymi parami, to czasami doświadcza wykluczenia. I tu chodzi o to, że jeśli spotyka się grupa osób, z których większość ma dzieci, to siłą rzeczy w pewnym momencie tematy dzieciowe się pojawiają. Więc tutaj mówimy też o takim wykluczeniu. I to, co mi przychodzi na myśl w kontekście i wykluczenia, i tej izolacji, to głębokie poczucie samotności, że tak naprawdę często mówicie Państwo o tym, że czujecie się w tym przeżywaniu niepłodności bardzo samotni. I mam faktycznie takie odczucie, że to bardzo intymne, bardzo takie osobiste przeżycie, które sprawia, że tak naprawdę każdy sam ze sobą mierzy się z tą trudnością. Niepłodność to szeroko rozumiany dystres. Dystres rozumiemy jako wszelkie stany emocjonalne związane z depresyjnością, a więc obniżeniem nastroju, z płaczliwością oraz z objawami lękowymi, czyli z napięciem, niepokojem. Pojawia się też rozdrażnienie, więc to wszystko to dystres. I dystres nie jest oczywiście zarezerwowany tylko dla niepłodności, ale pojawił się taki konstrukt infertility related stress. Mogłabym tutaj poprosić o planszę, to już tak. To jest termin, który został wprowadzony w kontekście specyficznego rodzaju stresu, który towarzyszy niepłodności. Jest to nie tylko termin, ale jest to również narzędzie, które mierzy poziom tego dystresu. I co prawda narzędzie jest dosyć stare, bo z 99 roku, ale było wielokrotnie używane i w dalszym ciągu jest stosowane. Ono mierzy tak naprawdę poczucie stresu w kilku obszarach. Ten obszar to społeczny, seksualny, relacyjny, poczucia odrzucenia i potrzeb rodzicielskich. I teraz mamy liczne badania, z których wynika, że generalnie kobiety mają znacznie silniejsze poczucie tego stresu niż mężczyźni w rozumieniu globalnym, ale też w obszarach społecznym, seksualnym i przede wszystkim potrzeb rodzicielskich.
Badane były też pary w kontekście różnic, jeśli chodzi o diagnozę niepłodności i wynika z niej, że pary, które zmagają się z niepłodnością małżeńską, mają statystycznie większe poczucie dystresu niż pary, które leczą się jakby z innego powodu niepłodności. I tutaj przede wszystkim obszar społeczny i seksualny jest jakoś najczęściej wymieniany i najbardziej obciążonym, są to najbardziej obciążone obszary. Ciekawe były też badania, jeśli chodzi o kobiety i też wynika z tych badań, że kobiety, które leczą się z powodu zespołu policystycznych jajników, znacznie częściej niż kobiety leczące się z innych powodów niepłodności doświadczają silnego stresu. Jak mówimy o dystresie, to powiedziałam o tych objawach depresyjnych. Objawach depresyjnych proszę nie mylić z depresją kliniczną, bo o tym też powiem za chwilę. Objawy depresyjne również zdecydowanie częściej dotykają kobiety. One pojawiają się najczęściej po drugim, a później nasilają się po piątym roku leczenia. Jeśli chodzi o depresję kliniczną, czyli tutaj muszą być już spełnione te wszelkie kryteria związane z objawami, to mamy takie dane, właściwie widzicie Państwo dosyć duża rozpiętość, pomiędzy 19 a 39% kobiet doświadcza klinicznej depresji i 8 do 15% mężczyzn. Tu w zależności od tego, kto badał, gdzie badał i czym badał, to te różnice się pojawiają. Natomiast tendencja jest taka, że kobiety zdecydowanie częściej, ale to też jest charakterystyczne dla populacji ogólnej, że kobiety częściej doświadczają stanów depresyjnych i depresji klinicznej niż mężczyźni. Mamy też polskie badania, co prawda nie są najświeższe, bo z 2012 roku, ale nasze polskie. I tutaj wynika z tego, że co czwarta kobieta lecząca się z powodu niepłodności ma objawy klinicznej depresji i co 14 mężczyzna. Tak więc te proporcje, jak widzicie Państwo, są wyraźne i widoczne. Kobiety zdecydowanie częściej są narażone na objawy depresyjne i podobnie jest z lękiem. Lęku doświadcza około 37% kobiet leczących się z powodu niepłodności. Tutaj przede wszystkim myślimy o somatyzacjach, czyli o umieszczaniu lęku w ciele, o objawach obsesyjno-kompulsywnych, o fobiach, które się nawet mogą również pojawiać. Jeśli chodzi o dystres, to mamy taki bardzo duży związek z płodnością i to były badania robione na populacji i osób płodnych i niepłodnych, z których wynika, że jeśli działa stres, to zdecydowanie mniej jest poczęć, zdecydowanie bardziej są wydłużone cykle miesiączkowe. Natomiast jeśli chodzi o medycynę reprodukcyjną, to mamy wyraźnie zmniejszoną ilość uzyskanych oocytów, mamy mniejszą ilość uzyskiwanych ciąż i żywych urodzeń, obniżenie rezerwy jajnikowej i w końcu gorsza odpowiedź endometrium pomimo suplementacji hormonalnej. Tak więc widzicie Państwo, że to nie jest tak, że stres jest zupełnie jakoś oderwany i że mówimy o dwóch obszarach, psyche i soma, tylko to bardzo mocno się ze sobą wiąże. Tak więc zadbanie o swoją emocjonalność ma bardzo duże znaczenie. Chciałam Państwu teraz opowiedzieć trochę o jakości życia jako takim konstrukcie, który związany jest z satysfakcją ze swojego życia, z poczuciem gratyfikacji. I wynika z badań też z rozmów z Państwem, że to poczucie radości ze swojego życia jest znacznie obniżone u osób, które leczą się z powodu niepłodności. I mamy też taki specyficzny dla tej grupy populacji konstrukt FertiQL. Troszkę niefortunnie spróbuję go przetłumaczyć na polski, ale generalnie chodzi o jakość życia związaną z niepłodnością. Ją rozpatrujemy w dwóch wymiarach. W pierwszym wymiarze takim emocjonalno-społecznym, który związany jest z emocjami, z relacjami, z tym, co dzieje się na poziomie intra i interemocjonalnym. I drugi to medyczny, w skład którego wchodzą jakby wszelkie konsekwencje związane z samym leczeniem biologicznym, z poczuciem jakości świadczonych usług medycznych, kontaktu z personelem medycznym. No i co z tego wynika, że kobiety mają znaczące pogorszenie poczucia jakości życia w tych dwóch zakresach. Emocjonalnym dotyczy 1/5 kobiet, medycznym
co trzeciej kobiety. Tak więc jak widzicie Państwo, jakość życia jest znacząco obniżona u osób, które zmagają się z niezamierzoną bezdzietnością. Jakie są sposoby radzenia? Przede wszystkim, jeśli chodzi o kobiety, to mamy wsparcie emocjonalne. Kobiety korzystają z tego wsparcia i może to być zarówno wsparcie takie, które jest uzyskiwane od swojego najbliższego otoczenia. Ono jest oczywiście najbardziej wartościowe. Czy to będzie partner, czy to będzie najbliższa rodzina, czy przyjaciółki. Ale nie tylko takie wsparcie możemy uzyskiwać, może to być też wsparcie profesjonalne. I nie zapominajmy również o wsparciu, które możemy uzyskiwać dzięki internetowi. I tu fantastyczną robotę od wielu lat robi nasz Wocian jako forum, które zrzesza osoby leczące się z powodu niepłodności, wspiera. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też umieć korzystać z różnego rodzaju form pomocy, które mogą przynieść ulgę. Jakby korzystanie ze wsparcia społecznego to jest jeden ze sposobów radzenia sobie z niepłodnością. Inne to mamy próbę pozytywnego przewartościowania, podejście zadaniowe, czyli takie skoncentrowane na leczeniu i na podejmowaniu aktywności, które mają zaradzić temu problemowi, ale też jest unikanie. I co ciekawe, to jest metoda, która jest najczęściej wybierana przez polskie kobiety. Ja w tym momencie nie przypomnę sobie, kto to badał w Polsce, ale pamiętam takie wyniki, że polskie kobiety najczęściej unikają. To nie znaczy, że uciekają od leczenia. Oczywiście podejmują to leczenie, ale unikają w kontekście takim, że starają się jak najmniej konfrontować z emocjami związanymi z tym przeżyciem. I często jak trafiają do gabinetu, to mówią, wie pani, bo ja tak generalnie to się bardzo dobrze trzymam, ale jak przychodzę do pani, to zaczynam płakać. I o to unikanie chodzi, które jest też mechanizmem pomagającym przetrwać i poradzić sobie z trudną sytuacją życiową. Trochę długo mówię i żeby wprowadzić jakieś lekkie zamieszanie, chciałam zachęcić Państwa do obejrzenia krótkiego filmiku, fantastyczny filmik wyprodukowany przez Pixar. To jest fragment poniżej 2 minut, także może Państwo popatrzycie, a potem przejdziemy do drugiej części. Zostawiliśmy tutaj parę w momencie mierzenia się z kryzysem. Ja mam nadzieję, że jestem słyszana i widziana. Para, która zderza się ze swoją trudnością w zakresie płodności i
Ja zawsze mówię takim parom, które trafiają, że mają dwie drogi wyjścia, nie ma więcej, dwie. Jedna to taka, która sprawi, że to małżeństwo się rozpadnie, że pogłębi się jakaś przepaść pomiędzy małżonkami. I druga droga to taka, że zacieśnią się te więzi. Pamiętajmy, że kryzys nie zawsze musi kończyć się tragedią, że kryzys to także jest szansa na rozwój i na to, żeby przejść go obronną ręką. I jeśli przewartościuje się to leczenie niepłodności, to okazuje się, że później pary często relacjonują, że skoro przeszliśmy coś tak trudnego, to już nas nic w życiu nie zabije. I faktycznie to tak działa, że pary, które dbają o swoją relację, które mają dobrą więź jeszcze przed momentem diagnozy, to są pary, które zazwyczaj wychodzą wzmocnione i takie bardzo dowartościowane w swoim związku. To, co jest bardzo niekorzystne w kontekście kryzysu małżeńskiego, to szukanie winnego. I ono się pojawia wcześniej lub później w mniejszym lub większym zakresie. Tu przede wszystkim kobiety szukają winnego i co ciekawe, że kobiety bez względu na to, po której stronie jest niepłodność, to mają też taką tendencję do brania winy na siebie. Mężczyźni w takich sytuacjach zdecydowanie częściej starają się upatrywać przyczyn w czymś, co jest zewnętrzne. Mężczyźni zresztą też mają dużo więcej nadziei na to, że kiedyś będą mieli biologiczne dziecko. Tak więc poczucie winy na pewno i poszukiwanie winnego na pewno nie wpływa na poprawienie relacji małżeńskiej, wręcz przeciwnie, może spowodować wrogość, dystans, jakieś oddalanie się, brak komunikacji i tak naprawdę postępującą przepaść, która później to jest tylko już równią pochyłą. Jaka jest satysfakcja małżeńska? No, generalnie niższa niż w przypadku par, które są płodne i którym powołanie dzieci na świat przychodzi bez problemu. Wiąże się to z wieloma czynnikami. Po pierwsze, podporządkowanie wielu tematów tak naprawdę jednej sprawie. Jest jeden cel, który przyświeca wszystkiemu, czyli staranie się o dziecko. Bardzo często Państwo rezygnujecie z planów, które mieliście wcześniej, odwołujecie urlopy. Całe życie w tygodniu jest podporządkowane pod wizyty w klinice i to faktycznie znacząco zmienia dynamikę związku i sprawia, że o wiele trudniej się w tym wszystkim odnaleźć. Co ważne, zmienia się też pożycie seksualne i to jest też obszar, który mocno cierpi na leczeniu niepłodności. I o tym też chciałam chwilę powiedzieć, ponieważ co się dzieje w tym małżeńskim seksie, który nagle jest tak naprawdę seksem prokreacyjnym. Po pierwsze, zostaje do sypialni zaproszona trzecia osoba. To jest lekarz, który gdzieś tam mentalnie się pojawia. To on moderuje czas tych zbliżeń, to on jakoś kontroluje tą seksualność pary i na pewno włączenie tej kolejnej osoby nie wpływa na poprawę intymności i na zacieśnianie więzi. Medykalizacja, generalnie medykalizacja tego życia i kochanie się w określonych momentach zabija spontaniczność, zabija naturalność, sprawia, że seks ma główny cel, no więc zmienia się też cel na bardziej prokreacyjny. Nawet eksperymentowanie z różnego rodzaju formami aktywności seksualnej zostaje na ten czas zaniechane, ponieważ pary wybierają te pozycje, które bardziej służą płodności. Co jeszcze? Mężczyźni czasami mogą czuć się traktowani instrumentalnie. Mogą mieć takie poczucie, że muszą stanąć na wysokości zadania i w odpowiednim momencie być gotowi na współżycie. Niestety sporo par, które leczą się z powodu niepłodności, zgłaszają różnego rodzaju dysfunkcje seksualne. Nie będę Państwa zarzucać procentami, ponieważ tutaj bardzo się to różni w zależności od badań. Generalnie te dysfunkcje pojawiają się znacznie częściej niż w populacji ogólnej. Jeśli chodzi o obie płcie, to mamy obniżenie libido. U mężczyzn zaburzenie wzwodu, czasami przedwczesny wytrysk i u kobiet zaburzenia orgazmu. Tak więc to są wszystkie dodatkowe trudności, które wpływają na to, że
że ta sfera intymności, bliskości zostaje zakłócona. Myślę, że podsumowując, chciałam Państwa prosić o to, właściwie od czego zaczęłam to dzisiejsze nasze spotkanie, od tego, żebyście Państwo spróbowali wykorzystać ten czas na zadbanie o siebie i na swoją relację. To jest taki czas, w którym możecie Państwo na chwilę zapomnieć o leczeniu niepłodności. Postarajcie się chociaż zrobić coś, co sprawiało Wam przyjemność kiedyś. Myślę, że też odwołanie się do różnego rodzaju wspomnień, które macie Państwo sprzed czasów leczenia, byłoby bardzo wartościowe. Czy to jakieś filmiki z archiwum domowego, czy zdjęcia wspólnych wakacji i wspólnie spędzonego czasu, który był taki beztroski i przyjemny, być może pomoże Państwu poprawić więź, odbudować ją. Dbajcie Państwo o otwartą, szczerą komunikację. Może to jest też czas na to, żeby porozmawiać ze sobą, odkryć się przed sobą nawzajem z tym, co Państwo nosicie, z Waszymi najgłębszymi przeżyciami, odczuciami. No w końcu ten człowiek obok to jest ta osoba, która razem z Wami niesie tą samą trudność i czasami warto ją podzielić. Dziękuję serdecznie. Jeśli macie Państwo pytania, oczywiście chętnie na nie odpowiem. Dziękujemy Pani doktor. Tutaj widzę, że pojawiło się kilka komentarzy do treści, które Pani przedstawiła. Widzę jeden komentarz, w którym Pani Ewelina mówi o tym, że to taki warsztat, który powinni zobaczyć wszyscy, którzy dobrze radzą, weź wyluzuj. Po pierwsze, czy tak łatwo jest wyluzować, a po drugie, czy to wyluzowanie rzeczywiście zawsze, czy jest szansa, że to wyluzowanie wiele zmieni? Przede wszystkim nie da się komuś powiedzieć, żeby się wyluzował. To znaczy oczywiście mówią to ludzie i mówią bardzo często, zresztą myślę, że osoby leczące się z powodu niepłodności bardzo często słyszą rady, które w ogóle nie powinny paść, które są bardzo bolesne i które bardzo obciążają, na pewno nie pomagają. Natomiast weź wyluzuj, weź o tym nie myśl, no to jest jakby najgorsze, co można powiedzieć, no bo to trochę tak jakbyśmy powiedzieli, no jakby... W ogóle to nie jest ważny temat, to nie jest ważny problem. Nie przejmuj się tym. No jak można się nie przejmować, jeśli sprawa jest naprawdę poważna, jest wielkiej wagi. Pamiętajmy o tym, że zdecydowana większość ludzi chce mieć dzieci. Takie są badania, że być może to macierzyństwo zostaje trochę przesunięte z racji tego, że ludzie robią kariery, jakoś przesuwa się w ogóle ten wiek, kiedy zaczynają myśleć o dzieciach, ale on w pewnym momencie następuje. Więc dla większości ludzi to jest naprawdę temat bardzo ważny. I mówienie, weź wyluzuj, weź się nie przejmuj, jest co najmniej nie na miejscu. Jest też takim chyba dosyć typowym objawem dotyczącym nie tylko niepłodności, ale różnych sytuacji życiowych, który powoduje, że w sytuacji, kiedy czegoś chcemy i kiedy z jakichś powodów bardziej lub mniej oczywistych to się nie udaje, to nasze chcenie się wzmaga. Bo tak długo, jak mamy coś w zasięgu ręki, niekoniecznie jest to dla nas priorytetowe, prawda? Dopiero w momencie, kiedy okazuje się, że nie jest tak prosto, to pragnienie, również pragnienie tacierzyństwa staje się jeszcze silniejsze. Dokładnie ma Pani rację, że w momencie leczenia niepłodności zmieniają się priorytety. Mhm. Na początku, tak jak nawet widzieliśmy w tym filmiku, prawda, jest para, która podchodzi do życia w sposób taki bardzo spontaniczny i w momencie, kiedy pojawia się trudność, to macierzyństwo, to rodzicielstwo nabiera zdecydowanie większej wartości. To staje się taki numer jeden na liście priorytetów i faktycznie to znacząco się zmienia i w momencie, kiedy nie możemy czegoś mieć, coś nie jest dla nas łatwo dostępne, to tym bardziej jest atrakcyjne. Pamiętajmy, że osoby, które leczą się z powodu niepłodności, doświadczają gigantycznego stresu, bo w momencie, kiedy trafiają już do lekarza, to mają zazwyczaj tak, że mają 12 miesięcy prób, 12 miesięcy frustracji, 12 miesięcy stresu, więc oni w momencie, kiedy przychodzą już do leczenia, to już są głęboko obciążeni tym chronicznym, można powiedzieć, stresem, który tak naprawdę dla wielu dopiero się zaczyna.
I wtedy okazuje się, że to dziecko staje się absolutnym priorytetem, takim celem, wokół którego ogniskuje się całe życie. To o czym mówiłam, że ludzie odwołują plany, tak? Odwołują urlopy, że podporządkowują wszystko pod to, żeby to dziecko było. I oczywiście, jeśli to się nie udaje, to tym ta frustracja jest głębsza, prawda? Bo to jest takie narastające koło, które powoduje, że jeśli wyrzekamy się wielu rzeczy i nie przynosi to zamierzonego efektu, to tym mamy większe poczucie straty. A mam ja takie jeszcze jedno pytanie, pani doktor, nawiązujące trochę do tematu depresji, o którym pani mówiła, a może niekoniecznie tylko depresji, bo wydaje mi się, że w żadnych warsztatach jeszcze on nie był poruszany. Czy jest taki moment, czy jesteśmy w stanie sami go ocenić, kiedy powinniśmy z uwagi na nasz dobrostan, na stan naszej właśnie psychiki, a nie tyle na naszego zdrowia takiego klinicznego wyłącznie, zaprzestać starań, nie mówię, że zupełnie, natomiast zrobić sobie przerwę w tych wizytach, w tych leczeniach niepłodnych, niepłodnych, bo zbliżamy się gdzieś do jakiejś granicy, która jest dla nas niebezpieczna. Tak, ma pani rację. Są takie sytuacje i mówimy tutaj o okolicznościach, kiedy faktycznie te objawy depresyjne zaczynają się bardzo nasilać, czyli ta depresja nie jest na poziomie lekkim czy umiarkowanym, tylko jest dosyć silna. Wiadomo, że ciężko jest ją samemu rozpoznać, ale w momencie, kiedy oprócz jakiejś takiej płaczliwości, która naturalnie jak sinusoida pojawia się w cyklu miesiączkowym, prawda? No bo jeśli kobieta się stara o dziecko, no to wiadomo, że w połowie cyklu mniej więcej to jest dużo nadziei, generalnie dobry nastrój. Później pojawia się ambiwalencja, czyli z jednej strony wyczekiwanie, nadzieja, ale też dużo napięcia. I w sytuacji, kiedy się to nie udaje, to, no to na początku cyklu zazwyczaj jest największy dół. Natomiast jeśli nie ma tej sinusoidy i stan jest cały czas kiepski, tak? Czyli to poczucie smutku towarzyszy cały czas, nie ma w ogóle tych, powiedzielibyśmy tak potocznie, górek nastroju, kiedy dochodzą objawy takie jak niechęć do podejmowania w ogóle jakiejś aktywności, niechęć do w ogóle wstania z łóżka, zaburzenia snu czy zaburzenia apetytu, to jest czas, żeby się skonsultować ze specjalistą. I faktycznie są takie okoliczności, w których kobiecie zaleca się zaprzestanie starań celem podjęcia leczenia depresji. To jest minimum kilka miesięcy, najczęściej około 6, kiedy trzeba włączyć leki. I leki przeciwdepresyjne nie współgrają z zachodzeniem w ciąży, bo są to leki, które potencjalnie są szkodliwe dla płodu, więc należy na ten czas dać sobie taki czas na wstrzymanie z zachodzeniem w ciąży. I powiem pani, że na początku to mnie bardzo dziwiło, skąd taka reakcja. Później już jakoś zrozumiałam, o co chodzi, ale bardzo często te kobiety, które dostawały ode mnie taką informację, że to już czas, żeby skonsultować się z psychiatrą, żeby podjąć leczenie farmakologiczne i zaprzestać na jakiś czas leczenia, to te kobiety miały takie poczucie ulgi. Paradoksalnie, bo u nich poziom przeciążenia już był tak gigantyczny, że nie były w stanie udźwignąć tego, a zarazem nie były w stanie same podjąć tej decyzji, że robimy przerwę. Tak. I mamy też komentarz, zewnętrznie powiedział, że trzeba się zatrzymać, że to jest ważne, żeby w tym momencie zaopiekować się trochę. To jest dokładnie ten impuls, który potrzebują, żeby rzeczywiście zadbać o siebie. Tak, to naprawdę pomaga. I co więcej, to jak mówiłam wcześniej, to nie jest bez znaczenia, że objawy depresyjne w pewnym momencie wpędzają nas w poczucie błędnego koła, które jest bardzo niekorzystne, bo mamy tak, na początku mamy niepłodność, później mamy objawy depresyjne, które wtórnie powodują nam zaburzenie tych parametrów związanych z płodnością. Oczywiście. No więc to wszystko na siebie nawzajem oddziałuje, więc lecząc depresję, tak naprawdę to nie jest, że nic nie robimy, tylko dbamy o siebie od trochę innej strony. Ja przeczytam jeszcze komentarz jednej z naszych widzek. Dokładnie tak jest, taka sinusoida, góra lodowa. Najpierw chce się pobyć razem we dwójkę, później wbija się do góry i zaczyna się walka. Później jesteśmy na szczycie i walczymy, a potem nie ma wyników tej walki i ta chęć posiadania dziecka opada. My po 12 latach odpuściliśmy całkowicie, chociaż czasem jest dzień, gdzie człowiek nie ma ochoty patrzeć na dzieci, na kobiety w ciąży. Po
pojawia się złość, niemoc, pretensje do wszystkich wokoło. To pani tutaj bardzo ładnie opisała to zmaganie i te trudności, z jakimi borykają się pary. No 12 lat to faktycznie kawał czasu. To jest spory okres, w którym no, doświadczaliście państwo i doświadczacie w dalszym ciągu tej izolacji i tych trudności, frustracji, które narastają. No w pewnym momencie rzeczywiście... To życie rzeczywiście koncentruje się bardzo często, niemal wyłącznie wokół starań o to, żeby doprowadzić do ciąży, prawda? Pani doktor, bardzo dziękuję za ten czas spędzony dzisiaj wieczorem z Bozianowiczami. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Tymczasem wszystkich Państwa zapraszam na kolejny warsztat. Kolejny warsztat, który odbędzie się już w przyszły czwartek, 23 kwietnia o 19:00. Który będzie nieco inny, dlatego że zaprosimy na niego przede wszystkim tych z Was, którzy czekają na przyjście na świat dziecka. Wiemy, że jest to dla Was bardzo trudny czas, ponieważ opieka nad kobietami w ciąży jest w tej chwili zupełnie inna niż ta, do której przywykliśmy, do której się przyzwyczailiśmy. Na ten warsztat zapraszają Was ekspertki Kliniki Salve, dr Bogna Sobkiewicz i dr Magdalena Golańska-Wróblewska. Opowiedzą o zaleceniach dla kobiet w ciąży podczas właśnie pandemii, także bardzo, bardzo gorąco Was zapraszamy. Jak zwykle będziemy na żywo, więc będziecie mieli okazję ekspertkom zadać pytania, zapytać o to, czego się obawiacie. Będziemy mówić o ciąży i o porodach, także bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszamy. Tak, ja jeszcze chciałam też się pożegnać. Tak, chyba weszłam w słowo. Chciałam serdecznie podziękować Państwu za uwagę, naszemu Bocianowi za zaproszenie. Bardzo miło było mi gościć i serdecznie Państwa pozdrawiam. Pozdrawiamy również, dziękujemy, że byliście z Wami, z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Thank you.